Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Filmik powstał na prośbę naszego widza Brzydki Klocek. Bohaterem filmiku jest jedna z najmniejszych ryb akwariowych, drobnotka nadobna, Neoheterandria elegans. To są miniaturowe, atrakcyjnie ubarwione, ruchliwe, żyworodne rybki z rodziny pykniczkowatych. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Drobnotki nadobne pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują płytkie, gęsto zarośnięte i wolno płynące odcinki rzeki Rio Atranto, lewego dopływu rzeki Magdalany, północno-zachodniej Kolumbii. Po raz pierwszy gatunek opisał Hen w 1916 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ drobnotki nadobne są rybkami niewymagającymi i bardzo wytrzymałymi. Właśnie dlatego mogą być doskonałym kandydatem dla początkujących akwarystów. Drobnotki nadobne są bardzo małe, jedne z najmniejszych gatunków ryb akwariowych, więc mogą być wtrzymane w nanoakwariach o pojemności od 10 litrów, a dla jednej pary wystarczy 3-litrowy nanoakwarium. Z racji swoich rozmiarów powinny być trzymane w niedużej kolonii własnego gatunku w równych proporcjach samiec i samców lub w towarzystwie małych rybek, takich jak na przykład Rasbora SPI, Rasbora Plamista lub Rasbora Hengela. Drobnotki nadobne nie konkurują o pożywienie z innymi gatunkami. Samiczki dorastają do 2,5-3 cm, samce do 1,5 cm, płodność osiągają w wieku 3 miesięcy, żyją do 2-3 lat. Drobnotki nadobne mają niskie, wydłużone i lekko spłaszczone po bokach oliwkowo-żółte lub oliwkowo-zielone ciało z jasnym podbrzuszem i przezroczystymi pletwami. Wzdłuż ciała biegną ciemne poprzecznie pręgi, z których środkowa jest wyraźnie grubsza i ciemniejsza. Otwór gębowy w położeniu górnym. Pletwy grzbietowa i ogonowa zabarwione na pomarańczowo, a wszystkie nieparzyste obrzeżone na niebesko. Rozróżnienie płci jest bardzo łatwe. Samiczki są większe, z wyraźnie beczułkowatym brzuchem. Samce są smuklejsze i mniejsze, a pletwa odbytowa, jak i u wszystkich żyworodek, przekształcona w szpicasty gonopodium. Płeć na rybku można rozróżnić już po osiągnięciu 1 cm. Samiczki mają dwie ciemne plamy. Pierwsza w środkowej części ciała, a druga w okolicy późniejszej plamy ciążowej. A samce mają tylko jedną plamę w okolicach odbytu. Drobnotki nadobne preferują akwaria z gęstą roślinnością i korzeniami, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do pływania. Zbiornik powinien być obficie obsadzony roślinnością. W akwarium powinny znajdować się korzenie, gałęzie, suche liścia i rośliny pływające, ponieważ drobnotki nadobne lubią przebywać blisko tafli wody wśród pływających roślin. Oświetlenie średnie z intensywnością około 4 W na każdy liter wody. Oświetlenie powinno być włączone około 10-12 godzin na dobę. Optymalne parametry wody: temperatura 23-28, pH od 7 do 8, GH od 5 do 25. W akwarium powinna być filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. W naturalnym środowisku drobnotki nadobne odżywiają się głównie zooplanktonem, dafnią i glonami. Karmić rybek
można żywą artemią, dafnią, oczlikiem. Potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego ze spiruliną. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Drobnotki nadobne to są bardzo łagodne rybki. Można trzymać ich wraz z łagodnymi rybkami o porównywalnej wielkości, takimi jak na przykład rasbora espei, rasbora plamista lub rasbora hengela. Ale jednak lepiej trzymać ich w osobnym akwarium większej grupy własnego gatunku. Rozmnażanie. Rozmnażanie drobnotek nadobnych, jak i wszystkich ryb żyworodnych, jest bardzo łatwe. Właściwie same się rozmnażają bez udziału akwarysty. Jednak ciąża tych rybek różni się od ciąży innych żyworodek i nazywa się superfertacją. Proces określany jest jako jednocześny rozwój zarodków, znajdujących się w różnych fazach rozwoju. W wyniku tego procesu samica wypuszcza niewielką ilość narybków regularnie w ciągu kilku dni. Ciąża trwa około 30 dni. Narybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Zachęcam do obejrzenia filmiku Najlepszy pokarm startowy dla narybku pierwotniak pantofelek, którym pokazuję, jak ja to robię. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Narybek rośnie bardzo szybko. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.